Dzień dobry, Magda Marszałek, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W poniedziałkowym wydaniu opowiemy m.in. o brutalnym napadzie na 56-letnią kobietę przy ulicy Żwirowej. Bili ją pięściami, kopali. Kobieta, kiedy już nie miała sił się bronić, upadła. O tym, co sądzą gorzowianie o podwyżce cen mięsa. Trzeba by emerytury mi starczyło. A także o nowej pili przedszkola numer 2 w Gorzowie. Od dnia dzisiejszego rozpoczęliśmy działalność, chociaż przygotowania trwały 2 miesiące i troszeczkę to jednak trwało. W miniony piątek doszło do napadu na 56-letnią kobietę, która czekała na autobus przy ulicy Żwirowej. Dwóch mężczyzn podbiegło do niej i zaczęło bić. Kiedy kobieta upadła na ziemię, agresorzy wyrwali jej torebkę i uciekli. Policjantom udało się zatrzymać mężczyzn, którzy, jak się okazało, byli pod wpływem alkoholu. Obaj usłyszeli zarzut rozboju. Grozi im do 12 lat więzienia. Okazało się, że chciała wrócić do domu, przyszła na przystanek autobusowy. Widziała, że dwóch mężczyzn siedzi na ławce, ci jednak na chwilę odeszli. Po chwili wrócili i na tą kobietę napadli. Bili ją pięściami, kopali. Kobieta, kiedy już nie miała sił się bronić, upadła na chodnik. Wówczas sprawcy zabrali jej torebkę i uciekli. Te wszystkie informacje zostały zebrane przez policjantów. Udało się również ustalić bardzo ogólny rysopis tych podejrzanych. Natomiast bardzo szybko udało się ich ustalić, ich miejsce. Okazało się, że byli na jednym z przystanków autobusowych. Byli bardzo wulgarni i agresywni. Policjanci zatrzymali ich, przy nich zostały znalezione zarówno ta skradziona torebka, jak również dokumenty. Byli nietrzeźwi. Starszy z nich, 25-latek, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast młodszy, 24-letni mężczyzna, niemal promil. Oboje zostali zatrzymani. Dzisiaj trwają z nimi czynności procesowe. Będą doprowadzani do prokuratury, gdzie prawdopodobnie usłyszą zarzuty związane z rozbojem, za co grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. Jest drogo, a ma być jeszcze drożej. Chodzi o podwyżki cen mięsa, których mogą się spodziewać mieszkańcy całej Unii Europejskiej. Taki plan ma Parlament Europejski, który 5 lutego będzie debatował nad sprawiedliwym ustaleniem cen mięsa w całej wspólnocie. Zapytaliśmy mieszkańców Gorzowa, co myślą o planowanej podwyżce. Jest drożej, jest dużo drożej. A co na przykład? O, i schab. W ogóle każdy gatunek. No jest drogie. Jest drogie, oczywiście, że tak. Ja nie kupuję, pani, bo ja nie jem. Mi odrzuciło mięso, kiełbasy, wędliny. Mało jem co. No z tego, co słyszałem, to tak. Chińczycy produkują mniej, Zachód produkuje więcej, no w związku z czym u nas będzie tylko drożej. Jak będę potrzebowała, to obojętnie po ile ono będzie, to ja i tak będę kupowała. Rolnicy też dostają za mało, nie? Muszą też ceny podnieść. Tak jak tutaj w Orbi, to widzę ten schab na przykład w granicach chyba 16-18 zł. Biedronki jeszcze gdzieś tam chyba sprzedają w granicach 12 czy 13. Ale dawno nie byłem w Biedronce, więc nie jestem pewny tej ceny. Ta Unia to jest wielki kołchoz. To samo, co było z komuną, to samo jest teraz z Unią, nie? Powinniśmy się rządzić swoimi prawami, a nie gdzieś tam coś tam z Unią ustalać. Zawsze jest źle, jak jest coś drożej kupowane. Najlepiej, jak dochody są dużo wyższe, to wtedy to nie ma znaczenia. Opłaty zrobić, prawda, mieszkania, no i światło, i na leki dużo wydawają, no to jednak brakuje im na to mięsko, prawda? Ludzie nie mają, wie pani, takich dużych emerytur, żeby sobie pozwolili na mięsko, bo mięso jest potrzebne. Trzeba by emerytury mi go starczyło. Od dzisiaj działa nowy punkt przedszkolny przy ulicy Mieszka I. Oddział został uruchomiony w ramach przedszkola miejskiego numer 2. Miejsce w nowej placówce znalazła ponad 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Sporą grupę stanowią maluchy z rodzin, które przyjechały do Gorzowa z zagranicy. Jak podkreślają miejscy urzędnicy, zainteresowanie taką formą opieki wciąż jest bardzo duże, a dodatkowy punkt to szansa na choć częściowe rozwiązanie problemu braku miejsc w przedszkolach.
To jest rozwiązanie, które na dziś już daje szansę wielu rodzicom, żeby dzieci znalazły się w przedszkolach, bo budowa przedszkola od nowa to jest inwestycja wielomilionowa. Natomiast możliwość rozszerzenia takiej oferty, znalezienie odpowiedniego miejsca, tak jak udało się to właśnie z tym oddziałem przedszkolnym, powoduje, że ten problem takimi drobnymi krokami, ale zostaje rozwiązany. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i współpracy z Urzędem Marszałkowskim miasto w ubiegłym roku rozszerzyło ofertę o 50 miejsc w przedszkolach. Teraz otwieramy kolejny oddział przedszkolny, w którym będą mogły być dzieci. Dla nas ważniejszym problemem jest teraz odpowiednia lokalizacja tych miejsc przedszkolnych na terenie miasta, dlatego też bardzo zależy nam na tym, żeby wybudować przedszkole na osiedlu europejskim. Od dnia dzisiejszego rozpoczęliśmy działalność, chociaż przygotowania trwały 2 miesiące i troszeczkę to jednak trwało. Miejsce było bardzo potrzebne. Tutaj jest zapisanych 25 dzieci i chętni jeszcze są. Także jeszcze po prostu szukają mieszkańcy Gorzowa miejsc w przedszkolu. Bardzo dużo właśnie osób pochodzących ze wschodniej granicy naszego państwa właśnie szuka miejsca w tej chwili w przedszkolu, ponieważ nabór do przedszkoli odbywa się w marcu i nie zawsze te osoby już tutaj zamieszkiwały. Więc w tej chwili to jest też taka dobra sytuacja, że właśnie takie osoby mogą znaleźć miejsce w przedszkolu dla swoich dzieci. Przedszkole znajduje się na rogu ulicy Mieszka I i Krasińskiego. Mamy tutaj właśnie taką dużą salę, na której przebywają dzieci. Jest szatnia, toaleta, kuchnia, w której są tylko i wyłącznie przygotowane posiłki, bo tutaj jest catering. No i jest takie pomieszczenie do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Gorzej wygląda sytuacja z miejscami w żłobkach, ale w tej sprawie też podejmujemy działania. Między innymi chcemy rozbudować właśnie ten oddział przedszkolny na osiedlu europejskim o oddział żłobkowy. To powinno rozwiązać problem i będziemy się starali również szukać rozwiązań takich, żeby dla rodziców dzieci, które są małe, znalazły się miejsca w żłobkach. Budynek Ursusa dosłownie znika w oczach. Od początku stycznia trwała rozbiórka historycznego budynku przy ulicy Szczecińskiej. Po kilku tygodniach wieżowca praktycznie już nie ma. Zostały tylko ostatnie elementy, które jutro zostaną zrównane z ziemią. Według nieoficjalnych informacji, jak budynek zostanie całkowicie rozebrany, a teren uporządkowany, plac będzie stał przez jakiś czas pusty i nic w tym miejscu nie zostanie wybudowane. Inwestorem i właścicielem terenu jest Texas Ranch Company Wizja PS z okolic Stargardu. Wykonawca przebudowy ulicy Śląskiej przystępuje do kolejnych etapów prac. Zamknięte zostało skrzyżowanie ulicy Budowlanych i Śląskiej. Natomiast we wtorek rozpocznie się układanie warstwy ścieralnej na odcinku od ulicy Waryńskiego do ulicy Budowlanych. Wylewanie asfaltu odbędzie się przy połówkowym zamknięciu jezdni ulicy Śląskiej. Z kolei w środę ostatnia warstwa asfaltu pojawi się na wlotach w ulicę Bracką, Towarową i Kwiatową. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się specjalne spotkanie, podczas którego podsumowane zostały programy i działania realizowane przez resort rodziny na rzecz rodzin, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Ważnym punktem konferencji było wręczenie promes dla gmin, które w tegorocznej edycji programu Maluch Plus uruchomią nowe miejsca opieki nad maluchami. Z dofinansowania w ramach tego programu ma skorzystać 9 gmin w województwie lubuskim. To nie tylko podsumowanie działań i też plany na przyszłość, współdziałania z samorządami z województwa lubuskiego, ale także właśnie miła uroczystość wręczenia promes na dofinansowanie środków dla samorządów gminnych z programu Maluch Plus. Także to mamy kolejną edycję rozstrzygniętą i 10,7 miliona złotych trafi w ramach tej edycji do tego województwa. Bardzo się z tego cieszymy. Chłodowa otrzymuje dzisiaj promesę na budowę żłobka w ramach programu Maluch Plus. Potrzeby przeogromne przy tak rozbudowującej się gminie miejsca zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu, bo i przedszkole w tym roku gmina rozpocznie budować. Bardzo duże wsparcie. W sobotę gmina otwierała Klub Senior Plus w Różankach. Tutaj też dofinansowanie i do remontu pomieszczeń, i do wyposażenia, i też na zatrudnienie osób, które będą prowadziły warsztaty.
warsztaty, rehabilitację z seniorami. W związku z tym każdy taki pieniądz zewnętrzny naprawdę wspomaga nasz budżet, a my też możemy mieszkańcom przekazać szerszą ofertę. Nasza oferta jest taka, że właściwie jeżeli tylko samorządy mają swoje projekty i tutaj wykazują zainteresowanie dofinansowaniem, to w naszych programach tych pieniędzy wystarcza i właściwie czekamy na inicjatywę samorządów. To na razie wygląda na to i w poprzednich latach tak było i teraz wygląda na to, że tych pieniędzy na pewno wystarczy, więc dużo zależy od aktywności samorządów i od ich inicjatywy. Natomiast my już tylko wspieramy. Maluch Plus to jeden z naszych programów wsparcia polskich rodzin. Kolejnymi są Senior Plus, czyli nastawiony na osoby starsze, też osoby niepełnosprawne, do których mamy szereg dedykowanych programów. Mówię tutaj właśnie o programach wsparcia dla samorządów, nie o programach dofinansowania, bo te programy finansowe jak Rodzina 500+, czy Dobry Start, no już wpisały się na trwałe w system i teraz budujemy tę drugą nogę, czyli z tego wsparcia usługowego. Rozwój usług społecznych to jest to, na co oczekują polskie rodziny. W tym rozwój miejsc opieki nad małym dzieckiem, to jest to nasze rządowe obudowanie polityki rodzinnej. Bardzo się cieszę, że wzrasta zainteresowanie właśnie tworzeniem żłobków, chociaż mam ciągle uczucie niedosytu, że samorządy nie wykorzystują tej możliwości w takim stopniu, jakie są potrzeby. Z czego to się może brać? Otóż bierze się to z obawy o konieczność utrzymania potem żłobków, ale proszę Państwa, taka jest potrzeba. Jeżeli chcemy, żeby w rodzinach rodziło się więcej dzieci, jeżeli rząd zwiększa nakłady na inwestycje żłobkowe, to po prostu trzeba będzie tą infrastrukturę społeczną tworzyć. Krowy z Ciecierzyc znalazły nowy dom. Zakończyła się wywózka słynnego na całą Polskę stada. Sam transport trwał kilka dni, ponieważ krowy były wywożone partiami, po kilkadziesiąt sztuk w jednej ciężarówce. Ostatecznie wszystkie zwierzęta trafiły do rolnika z Lipek Wielkich. Tam całe stado liczące ponad 200 sztuk będzie miało zapewnioną odpowiednią opiekę, a nowy właściciel przygotował dla zwierząt specjalne wiaty, a jeżeli będzie sroga zima, krowy trafią do obory. Dla zwierząt przygotowano podobny teren, nieco mniejszy, co zdecydowanie ułatwi opiekę nad nimi, zdecydowanie ułatwi kontrolę. Tam zostało przygotowane dla nich odpowiednie miejsce, miejsce jakby kubaturowo zbliżone do obecnego, podobne warunki terenowe, tak żeby te zwierzęta jak najmniej odczuły różnicę. Z tym, że tamto miejsce umożliwia nam już postawienie tam wiat, przygotowanie tego terenu, tak żeby tym zwierzętom żyło się tam jak najlepiej. Coraz bardziej obniża się temperatura powietrza, warunki mogą się gwałtownie zmienić, stąd też szybko udało się przygotować to miejsce w Lipkach Wielkich. I z uwagi na protesty okolicznych aktywistów, osób, które nie mogą pogodzić się z tym, że stado trafiło w inne miejsce niż by sobie tego życzyli, z uwagi na groźby kierowane pod adresem Biura Ochrony Zwierząt, policja udziela tutaj niezbędnej asysty pracownikom Biura Ochrony Zwierząt oraz osobom wskazanym przez Biuro Ochrony Zwierząt do realizacji tych czynności. Z uwagi na to, że zwierzęta mogłyby zostać na przykład w nocy tutaj wypędzone czy wyprowadzone z tego kopla poprzez jego rozmontowanie, policjanci oraz pracownicy pana Mariusza Myszkowskiego, który przyjmuje od nas stado, czuwają tutaj cały czas nad bezpieczeństwem i nad prawidłowością prowadzonych czynności. Dziękuję za uwagę. To już wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Na kolejny serwis zapraszam już jutro, tradycyjnie o godzinie 17:30. Do zobaczenia.